byłaś jedną z moich wielkich fanek, ale mnie zdradziłaś! Chcę cię z powrotem! Byłam fanką Sebastiana Belmonteza! Nie Michaela Morningstara! Nie przypominasz go! Jesteś potworem! Potworem? Nie! Zmuszę cię, byś mnie kochała! Czemu pomagasz szaleńcowi? Jak śmiesz nazywać go szaleńcem? Tylko na to cię stać? Zupełnie się nie zmęczyłem! O nie! Dlaczego ciągle mi się opierasz? O co ci chodzi? Już jedna panna Madziga na twoim punkcie! Kto? Heather? To tylko fanka, taka jak wszystkie inne! Ale ona cię kocha! Wszystkie mnie kochają! Jestem aktorem! Mogę być kim tylko chcą, by rozweselać ich smutne buźki! A ona jest dla mnie tylko i wyłącznie źródłem energii! Łap ją sama! Masz zamiar walczyć, czy tylko pisać w pamiętniczku? Hej! Mam tekstik dla ciebie! Pamiętniczku, dzisiaj przegrałam walkę z wielkim kosmitą! Dawaj, przynajmniej coś powiedz! Nie muszę już nic mówić! Wracaj! Dlaczego to nie działa? Michael, o co chodzi? Ona jest nikim! Pokonałam ją bez najmniejszego trudu. Może to zakończymy i sobie pójdziemy? Nie! Musi w końcu docenić moją wielkość! Potrzebuję twojej mocy! Przestań! Nie tylko kłamiesz, ty ją wykorzystujesz! Dlaczego się za mną wstawiasz? Jestem twoim wrogiem! Ponieważ uważam to za słuszne! I myślę, że jednak widzisz, jaki naprawdę jest Morningstar. Nie zależy mu na tobie! Odejdź od niego! Nie zależy? I ty masz zamiar jej słuchać? To przecież nasz arcywróg! Nie zapominaj! Tylko ja się tobą naprawdę przejmuję. On kłamie! Poważnie? Coś mi się wydaje, że mógłbym wam przeszkodzić. Michael! Ty łobuzie! Ja? Nie krzycz go! Ben! Nic ci nie jest? Trzeba uciekać. Wymyka się spod kontroli. Nie! Ty to zaczęłaś! Ale nie mam zamiaru się stąd ruszać, póki ona nie zacznie mnie wielbić! Więc przestań wiadolić i dawaj mi energię! Przepraszam, ja chciałam tylko pomóc. Proszę. Mam małe déjà vu. Tylko tym razem nie wiem, jak mamy ją przekonać, że Morningstar to cwaniaczek. Straciła głowę! On nią manipuluje, a ona tego nie widzi. Jeśli nam nie wierzy, może powinna usłyszeć Michaela. Gdybyś mógł odwrócić jego uwagę, zdołałabym jej pokazać, jaki on jest. Dobra, ale co masz zamiar zrobić? Nie teraz! Musisz go zająć! Jest najprawdziwszą bohaterką!